Ja jestem Marcin Kuciński, a ja nazywam się Kevin Bay. Aktualnie znajdujemy się w Skopie i pragnę wam opowiedzieć o kolejnych już przygodach Travel Gramera. Tym razem wraz z Wojciem PKS-a podróżowaliśmy po Bałkanach. Wylądowaliśmy w Sarajewie, czyli stolicy Bośni i Hercegowiny. Sarajewo jest piękne w takiej swojej trochę powojennej brzydocie. Po szybkim przejściu ulicami, na których można znaleźć jeszcze ślady wojny, poszliśmy na bazar, gdzie kupiliśmy jedyne w swoim rodzaju wisiorki zrobione przez podróżnika. Dzień dobry. Zrobione przez podróżnika, który zwiedził już pół globu. Miały telefon, to pewnie byłby niezłym travel gramerem. W Bośni i Hercegowinie płaci się w markach zamiennych, których kurs wygląda tak, ale równie chętnie przyjmują euro, a jeszcze chętniej kartę wielowalutową. Następnie przejechaliśmy do Perastu, po drodze zbierając kolejną pieczątkę do naszego paszportu. To czarnogórskie portowe miasto dało nam możliwość przejechania na wyspę Matki Boskiej Skalnej, na której znaleźliśmy bardzo klimatyczny kościółek. Później przejechaliśmy do urokliwego miasta Kotor. A teraz pójdziemy do Małej Wenecji, gdzie odwiedziliśmy katedrę Świętego Tryfona, zjedliśmy oraz wypłaciliśmy pieniądze. W Czarnogórze, pomimo że nie jest w Unii Europejskiej, płaci się euro. Zebraliśmy kolejną pieczątkę w paszporcie i przyjechaliśmy do Albanii, którą zaczęliśmy zwiedzać od miasta Krui. Okazało się, że ma piękną panoramę, którą załatwiliśmy sobie poprzez posłuchanie naszych przygodowych dusz. Taki widok, jak z tego dachu mieliśmy, bezcenny. Dobra, żartowałem, kosztowało nas to jedyne 5 euro, które daliśmy parkingowemu, który tam nas zaprowadził. No, nie za wszystko zapłacisz kartą. Za taki widok zapłacisz 5 euro parkingowemu. Tirana, stolica Albanii, okazała się miastem bardzo nowoczesnym, dobrze zagospodarowanym oraz z bujnym życiem gastronomicznym oraz nocnym. 18-wieczny meczet Etembeja niestety jest w przebudowie. Okazało się, że w Albanii bardzo łatwo jest być milionerem. Milion leków albańskich to jedynie 34 tysiące złotych. Zahaczając po drodze jeszcze dwa małe miasta, przyjechaliśmy do Sarandy, portowego miasta naprzeciwko Korfu, i sprawdziłem w aplikacji POPay, że staćmy jeszcze na wynajem łódki. 35 euro. Spoko. Popływaliśmy trochę, poskakaliśmy i odpoczęliśmy. Kevin, gdzie płyniemy? Korfu, dawaj Korfu. Przyjechaliśmy do Macedonii, nad jezioro Ochryskie, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. Za obiad zapłaciliśmy kartą wielowalutową, więc się nie martwiliśmy o kursy walut i przyjechaliśmy taksówką akurat do Skopie. Kosztowało nas to jedyne 6000 denarów macedońskich, które w ogóle przeliczają się o tak. Muszę wypłacić trochę denarów macedońskich. Obiegów w Macedonii są dwa typy banknotów, jeden starszy, drugi nowszy. Te nowsze są naprawdę ekstra. Są plastikowe, nie gniotą się i naprawdę miło się je wydaje. I to by było na tyle z moich przygód Travel Gramera. Powiem wam, że dopiero na Bałkanach zrozumiałem, jak wielkim ułatwieniem jest skorzystanie z karty wielowalutowej. Dlatego gorąco was zachęcam do zwiedzania, wydawania, ale rozsądnie. No i podróżowania. To był Marcin Kuciński. No i co? I do następnego. Puh!